powiedzieć, że jestem ogromnie dumna z dziewczyn, bo tak jak powiedzieliśmy, sukces grania na dwóch. Miałem nadzieję na dublet, oczywiście, do tego się przyznaję, ale też wielkie szczęście, bo przecież jak sobie znamy sprawę z tego, że to jest wicemistrzostwo, to są pozycje, o których możemy tylko marzyć, albo inne drużyny mogą marzyć, a my to mamy niemalże w cuglach, to naprawdę jest wielka, wielka radość i wielkie podziękowanie dla dziewczyn, które po prostu no, zrobiły wszystko, co tylko mogły, żeby te trofea zdobyć. Sport jest właśnie taki ciekawy, szczególnie futbol, że jest czasami nieprzewidywalny i tak jak na jesieni by ktoś powiedział, że GKS Katowice męski będzie grał w barażach, to w cuglach bym to brał w ciemno i nawet bym się nie zastanawiał nad niczym. Natomiast tu mężczyźni awansowali z pierwszego rzutu, jak to się mówi, do ekstraklasy i to jest właśnie wspaniałe w tym sporcie. Dziewczyny oczywiście grały przepięknie, ale dodatkowe trofeum, które zdobyły, czyli Puchar Polski, to też jest wielkie, wielkie osiągnięcie, więc mamy i złoto, i srebro, więc mamy praktycznie komplet i z tego jesteśmy na pewno zadowoleni i myślę, że to jest dobra reklama dla naszego miasta, to jest też dobra zachęta dla młodych sportowców, aby trenować ciężko, bo te wszystkie wyniki są na wyciągnięcie ręki. Myślę, że na razie jeszcze czujemy ogromny niedosyt, bo te mistrzostwo miałyśmy na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę przegrałyśmy tylko różnicą bramek z Pogonią Szczecin, ale jeśli chodzi o cały sezon, to myślę, że tak można to określić tak naprawdę, jeśli jako sukces, bo zdobyliśmy w tym roku Puchar Polski, a przede wszystkim utrzymałyśmy się na tym szczycie. Bo tak naprawdę zdobyć Mistrzostwo Polski to jest ogromny wyczyn, ale utrzymać się na szczycie, a tak jak powiedziałam, nam się to udało, zdobyliśmy wicemistrzostwo, więc myślę, że kolejny rok pokazałyśmy, że kierunek, który sobie obrałyśmy, jeśli chodzi o pracę i cały, że tak powiem, rozwój w klubie GKS-u Katowice, daje efekty. Jesteśmy trochę rozgoryczone, bo wiadomo, że liczyłyśmy na więcej. Chciałyśmy zdobyć Mistrzostwo Polski, niestety się nie udało, ale myślę, że każda z nas może być zadowolona z siebie, bo mimo wszystko w tym sezonie udało się zdobyć Puchar Polski, wicemistrzostwo Polski, więc jest się z czego cieszyć. Pokazujemy to z roku na rok. W tamtym roku zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski, w tym roku zdobyłyśmy Puchar Polski i wicemistrzostwo Polski, więc mogę śmiało powiedzieć, że w tym roku będziemy walczyć o ten dublet. Spełniłam swoje marzenia, zdobyłam Puchar Polski z drużyną, zdobyłam pierwszy raz w swojej karierze wicemistrzostwo, więc no słodko-gorzki smak, ale wydaje mi się, że na plus. Znaczy ja powiem więcej, to nie tylko trochę, tylko to naprawdę jest sezon wielkich sukcesów. Siatkarze zrealizowali podstawowy cel, utrzymali się w najlepszej lidze świata. Hokeiści zdobyli wicemistrzostwo Polski. Wiem, że pewnie też mały niedosyt pozostał po tym, jak były dwa tytuły mistrza pod rząd i teraz wicemistrzostwo, ale to też jest olbrzymi sukces. Oświęcim po 20 latach wrócił na tron, ale my w znakomitym stylu wywalczyliśmy to wicemistrzostwo. Piłkarze awansowali do ekstraklasy, co się odbiło bardzo szerokim echem w całej Polsce. Po 19 latach wróciliśmy do ekstraklasy i będziemy na nowym stadionie już móc grać z najlepszymi drużynami w Polsce. I piłkarki, to co dzisiaj świętujemy, tytuł wicemistrzowski oraz zdobycie Pucharu Polski, więc sukcesy są naprawdę wielkie.